W czasie, kiedy alumnem w naszym tarnowskim seminarium duchownym był dzisiejszy błogosławiony ksiądz Roman Sitko, w tak zwanych przepisach dotyczących regulaminu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie zwracano w sposób szczególny uwagę na posługę ojca duchownego. I też widzimy, że dla księdza Romana Sitki, wtedy alumna, ta posługa była bardzo ważna. Akcentowano w sposób szczególny w tamtym czasie nabożeństwa eucharystyczne, nabożeństwa ku czci Matki Najświętszej, takie jak różaniec, jak przyjęcie szkaplerza Maryi. W tym czasie, kiedy kształcił się w naszym seminarium błogosławiony ksiądz Roman Sitko, formację duchową przebywał on pod okiem księdza Dudkiewicza i księdza Mazura, który również wykładał wtedy liturgikę i wprowadzał alumnów w tajniki modlitwy brewiarzowej, która nadawała rytm codziennym dniom przebywaniu tutaj w tym domu, w seminarium duchownym. Błogosławiony ksiądz Roman Sitko, trzeba powiedzieć, że był bardzo pobożnym alumnem, zwracającym uwagę na życie regulaminem, ale także właśnie w sposób szczególny to wynikało, trzeba podkreślić, z jego osobistego życia modlitwą. I tak należał do apostolstwa modlitwy, gdzie pogłębiał swoją osobistą więź z Jezusem, gdzie bardzo często przebywając w kaplicy na modlitwie, na tej intymnej rozmowie z Jezusem Chrystusem, rozpalał tą więź, rozpalał swoje serce, co później przyniosło owoce w jego zaangażowaniu duszpasterskim, a także koniec końców w śmierci męczeńskiej. Alumn Roman należał także do wspólnoty, która czciła Najświętsze Serce Jezusa. Jest także wpis w księdze ofiarowania Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy świata. I najdroższym, trzeba powiedzieć, nabożeństwem, czcią, jaką otaczał właśnie dzisiejszy błogosławiony Roman, to był Jezus Eucharystyczny. Bardzo cenił sobie częste przyjmowanie Komunii Świętej. Modlitwa w życiu alumna jest fundamentalna. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest to ciągłe nawiązywanie i rozpalanie więzi z osobą Jezusa Chrystusa. I widzimy to w życiu błogosławionego księdza Romana Sitki. Trzeba nieustannie modlić się, prosić Jezusa, uwielbiać Jezusa, oddawać cześć, chwałę Jezusowi tutaj w seminarium duchownym po to, żeby później uczyć innych ludzi tej więzi, prowadzić innych do tego źródła, z którego wszyscy czerpiemy siłę, życie, sens życia i ukazujemy to prawdziwe oblicze Jezusa Chrystusa.